Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Informacje dla podmiotów zgłaszających kandydatów. Wybory do Rady Doskonałości Naukowej wynikają z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do RDN określa statut RDN. Harmonogram wyborów wynika z komunikatu Rady Doskonałości Naukowej z dnia 28 lutego 2023 roku kandydatów na członków rady doskonałości naukowej mogą zgłaszać podmioty posiadające kategorię naukową A+, A albo B+, albo uprawnienie nadane w trybie określonym w artykule 226a ustęp 1. Dotyczy to uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych oraz międzynarodowych instytutów naukowych. Kandydatem na członka RDN może być osoba, która ma nadany tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz nie ukończyła 70 lat do dnia rozpoczęcia kadencji. Kandydat na członka RDN powinien mieć w drobku naukowym w okresie ostatnich 5 lat do wyboru co najmniej trzy artykuły naukowe, monografię naukową, wybitne osiągnięcie, wybitne dzieło artystyczne. Kandydat może być zgłoszony przez dany podmiot tylko jeden raz i tylko w jednej dyscyplinie. Kandydat może być zgłoszony przez wiele podmiotów w tej samej lub innej dyscyplinie. Kandydat w skali całego systemu wyborczego może być zgłoszony maksymalnie w dwóch reprezentowanych przez siebie dyscyplinach. Kandydaci z poszczególnych dyscyplin nie są ograniczeni przez uprawnienia podmiotu do nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie. Termin zgłaszania kandydatów na członków RDN upływa z dniem 31 lipca 2023 roku. Do 14 sierpnia 2023 roku zostanie zweryfikowana poprawność zgłoszeń kandydatów. Do tego samego dnia sporządzona zostanie lista uprawnionych do głosowania. Głosować będzie można od 1 do 30 września. Proces zgłoszenia kandydata w systemie wyborczym składa się z trzech etapów: dodania zgłoszenia, podpisania zgłoszenia oraz weryfikacji przez komisję wyborczą. Dodanie zgłoszenia kandydata wymaga wyboru dyscypliny, wyszukania kandydata w bazie systemu wyborczego lub w określonych sytuacjach dodania go ręcznie, a także wypełnienia formularza oraz dodania załączników w postaci podpisanych skanów. Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisane zgłoszenie zostaje przekazane do weryfikacji przez komisję wyborczą. W wyniku weryfikacji zgłoszenie kandydata może zostać zaakceptowane. Co oznacza, że kandydat zostanie uwzględniony na liście kandydatów na członków RDN? Odrzucone. Co oznacza, że kandydat nie zostanie uwzględniony na liście kandydatów na członków RDN? Wycofane do korekty. Co oznacza, że podmiot zgłaszający ma trzy dni na skorygowanie zgłoszenia i ponowne podpisanie go w systemie wyborczym. Osoba wprowadzająca dane kandydatów na członków RDN do systemu wyborczego musi mieć nadaną w systemie Polon rolę Inst RDN zgłaszający. Oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszenia należy pobrać załączniki systemu wyborczego, które trzeba będzie później podpisać, zeskanować i dołączyć do formularza zgłoszenia, zakupić usługę podpisu kwalifikowanego, zainstalować lub uruchomić podpis OPI na swoim komputerze. Osoba wprowadzona do systemu Polon z aktualnym zatrudnieniem w podmiocie typu uczelnia, Instytut Pan, Instytut Badawczy, Międzynarodowy Instytut Naukowy musi złożyć oświadczenie o dyscyplinie w Polon. System pobiera dyscyplinę z Polon z każdego podmiotu, w którym było złożone aktywne oświadczenie. Osoba wprowadzona do systemu Polon z aktualnym zatrudnieniem w podmiocie innego typu niż wyżej wymienione może wypełnić i podpisać oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, który podmiot zgłaszający dołączy do zgłoszenia kandydata w systemie wyborczym. Osoba spoza Polon oraz osoba bez aktualnego zatrudnienia w systemie Polon musi wypełnić i podpisać oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, które podmiot zgłaszający dołączy do zgłoszenia kandydata w systemie wyborczym. Obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku. Jeśli kandydat składa oświadczenie po raz pierwszy, na potrzeby wyborów do RDN należy wybrać załącznik: Oświadczenie kandydata o przesłaniu do komisji wyborczej oświadczenia lustracyjnego. Jeżeli oświadczenie zostało już wcześniej przekazane do IPN, należy wybrać załącznik: Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Do zgłoszenia nie należy dołączać oświadczenia lustracyjnego kandydata. Oświadczenie lustracyjne jest do pobrania ze strony IPN. Podmiot zgłaszający powinien pobrać szablon odpowiedniego oświadczenia w zależności od sytuacji kandydata, a następnie załączyć go do zgłoszenia kandydata w systemie wyborczym w postaci skanu podpisanego dokumentu. Osoby kandydujące powinny złożyć podpisane oświadczenie lustracyjne do Komisji Wyborczej RDN na wskazany adres. Powinno to nastąpić przed wysłaniem zgłoszenia kandydata na członka RDN przez podmiot zgłaszający w systemie wyborczym. Zgłoszenie kandydata do RDN należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Właścicielem podpisu powinien być rektor, dyrektor instytutu lub osoba upoważniona. Podpis kwalifikowany jest usługą płatną i należy go pozyskać indywidualnie poza systemem wyborczym. Podpisanie zgłoszenia uniemożliwia jego edycję oraz usunięcie, ponieważ po podpisaniu zgłoszenie kandydata jest przekazane do weryfikacji przez komisję wyborczą. Zgłoszenie kandydata bez podpisu nie będzie uwzględnione przez komisję wyborczą. W celu podpisania zgłoszenia należy mieć ważny podpis kwalifikowany, system operacyjny Windows 10 lub nowszy, przeglądarkę Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Zainstalowaną lub uruchomioną aplikację podpis OPI. Po prawidłowym zainstalowaniu lub uruchomieniu aplikacji podpis OPI, na formularzu zgłoszenia będzie widoczna opcja: Podpisz zgłoszenie kandydata na członka RDN. W celu zgłoszenia problemu poprzez system helpdesk należy skorzystać z przycisku zgłoś uwagę dostępnego na górze ekranu systemu wyborczego, a następnie zalogować się i wybrać nowe zgłoszenie. Po wskazaniu systemu, w którym pracujemy, należy wybrać jeden z trzech obszarów, którego dotyczy problem administracja, czyli konta uprawnienia, zgłaszanie kandydatów lub głosowanie. Po opisaniu problemu wybieramy opcję wyślij zgłoszenie. W przypadku gdy w systemie POLON przy kandydacie nie ma reprezentowanej przez niego dyscypliny, oznacza to, że prawdopodobnie tych danych nie ma w systemie POLON. Brakujące dane w systemie POLON powinna uzupełnić instytucja uprawniona do zgłoszenia kandydata, w której kandydat złożył oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie. W sytuacji, gdy nie możemy wyszukać w systemie kandydata, mimo iż jego dane powinny być dostępne w systemie Polon, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy dane rzeczywiście zostały wprowadzone oraz czy są poprawne. Jeśli dane są poprawne, należy wysłać zgłoszenie w tej sprawie za pomocą opcji zgłoś uwagę w systemie wyborczym. W przypadku, gdy osoba nie jest zatrudniona w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, nie ma jej w bazie systemu wyborczego, w systemie wyborczym można dodać ją ręcznie za pomocą opcji Dodaj osobę do bazy. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę pomocy systemu wyborczego.